Cześć, witaj, dzień dobry. Jest mi bardzo przyjemnie Cię tu gościć. Jestem dzisiaj w takim bardzo nakręconym, fajnym nastroju, bo akurat przygotowywałam mój materiał na nowe wideo. I no, robię to przeważnie tak, że zbieram notatki, zbieram jakieś rzeczy, które mnie inspirują, materiały, które stanowią wiedzę merytoryczną. No i generalnie podczas robienia tych notatek zaczęłam się głaskać po tym naszyjniku, bo czasami to robię. On tak, mam wrażenie, dodaje mi trochę inspiracji. I nagle spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Puf! Ten naszyjnik ma niesamowitą historię. Czemu nie opowiedzieć jej? Stąd też mój taki wielki, bardzo fajny pomysł na to, żeby faktycznie to zrobić. Dzielę się historią tego naszyjnika z moimi klientami i klientkami. I ona jest naprawdę bardzo taka ciepła i taka przyjemna, inspirująca, że stwierdziłam, czemu nie powiedzieć tego szerzej. I cofnę się teraz w czasie. Jest mniej więcej kwiecień lub maj tego roku i mój związek przechodzi potworny kryzys. Potworny kryzys. To był kryzys w rodzaju, będziemy ze sobą czy nie. I tak, ja, Love Intimacy Coach, osoba, która nie ma problemu z wyrażaniem emocji, formowaniem swoich potrzeb, przekazywaniem tego, też przyjmowania drugiego człowieka z szacunkiem, mam problem, nie mogę dogadać się z własnym mężem. Czuję się odrzucona, czuję się odsunięta, czuję się bardziej mamą niż kochanką, czuję się bardziej opiekunką i siostrą niż żoną. Przeszkadza mi to potwornie. I myślę sobie, przecież autentycznie wyrażam moje potrzeby. O co chodzi? Co się dzieje? Czemu on nie może mnie zrozumieć? Towarzyszy temu płacz, bezsenność, okres załamania przez moment i to, że jestem obciążona, bo akurat rozwijam mój biznes, to, że jestem obciążona, bo wszystko, co robię, mocno się krystalizuje w tym momencie. No i on mnie nie rozumie, a ja go. I o co chodzi? I byłam już na takim etapie, że myślę sobie, dobra, no to pakujemy walizki i koniec. Ja nie potrzebuję tego więcej w moim życiu. Ale był taki moment, kiedy pamiętam, scrollowałam Facebooka. W pewnej chwili znalazłam taki profil dziewczyny, która zajmuje się właśnie takimi kamieniami. Ten labradorek tak mocno przyciągnął moją uwagę. Ja do niej napisałam, chcę, żeby to była zawieszka srebrna, bo widzę, że robisz coś takiego. I kupuję to. Kupuję to po prostu. Ja nawet nie pytałam o cenę. Ona po prostu powiedziała, dobra, okej, no to nie ma sprawy. I jak będzie gotowy, to ci powiem. Wysłała mi potem dane do przelewu i poczekałam później na przesyłkę. W tym czasie też zrozumiałam mocno, ile mam sama do przepracowania ze sobą, że to wszystko, co się dzieje, jest naprawdę mocnym moim schematem. Że to, co czuję, powtarzało się w moich wcześniejszych relacjach. I myślę sobie, jak ja do tego doprowadzam? O co chodzi? I czemu przede wszystkim? Jak to się dzieje, że no, pomimo tego, ile już pracy nad sobą zrobiłam, pomimo tego, jak bardzo też wspaniałym mężczyzną jest ten, którego sobie wybrałam, to coś nie gra. Zawsze jest tak, że dochodzi się do momentu, w którym, dobra, jesteśmy ze sobą czy nie. I dobiliśmy do tego momentu i na tamtę chwilę to ja już nie miałam siły, nie miałam ochoty więcej. Ale dałam sobie moment i pamiętam ten dzień, kiedy ten klejnot przyszedł. Byłam taka podekscytowana właśnie, rozpakowałam to pudełko. Zobaczyłam go, przewlokłam go przez łańcuszek i spadło na mnie jak grom z jasnego nieba. Ta cała praca, którą teraz nad sobą robię, te wszystkie rozmowy z moją coach, te wszystkie rytuały, które sama dla siebie robię, te głębokie, naprawdę mocne, bolesne niejednokrotnie konwersacje między mną a moim mężem, to się w tym momencie właśnie tak składa w ten taki punkt zwrotny. I poczułam taką wielką, niesamowitą sprawczość. I pomyślałam sobie, to jest moment na to, żebym naprawdę zrobiła coś konkretnego. I jakkolwiek to zabrzmi, stwierdziłam, że dobra, walę to wszystko, jadę na łąkę, posiedzieć sobie na słońcu. Bo czemu nie? Ale doszłam wtedy do wniosku, że złapałam się na myśli. Ja chcę, żeby on był mi potrzebny. Ja chcę potrzebować mojego męża. I kiedy tak zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo to głęboko we mnie się działo, jak bardzo przykryte było poza moją świadomością, mówię, wow, aż
aż się zawstydziłam. Ja? Ja, osoba, która już jest kimś, kto prowadzi coaching, kimś, kto stosuje narzędzia terapeutyczne dla ludzi, kimś, kto jest dla kogoś mentorem. Ja mam problem? Moje ego nie mogło tego strawić. Ale musiało. Okej, dobra, ego na bok, nie musimy to sobie ogarnąć w tym momencie, bo tak nie może być. To jest naturalny etap. Pojechałam na tę łąkę i pamiętam, że jakby siadałam z samochodu, to stwierdziłam, to jest taki punkt zwrotny właśnie. Ja chcę, żeby on był piękny. I tak jak czuję, że chcę potrzebować mojego męża, że naprawdę chcę go potrzebować i zanurzam się w tym chceniu ciągle, w tej potrzebie, kontroli też, tego, żeby on dał mi coś, na czym mi zależy, ale sama do końca nie wiem, co to ma być. I on się w tym gubi, co tylko wzmaga moją agresywną postawę i jego zagubienie. Czemu on nie jest kompletnie winny i ja pewnie też, ale odpowiedzialność jest po mojej stronie, odpowiedzialność jest też po jego stronie, żeby poprowadzić to już dobrze, dojrzale. To stwierdzam, ok, wysiadam z tego samochodu i zrobię coś, co wzmocni mnie i da mi szerszą perspektywę. I wiedziona naprawdę intuicją, kompletnie intuicją i taką wewnętrzną potrzebą, duchową wewnętrzną potrzebą, pościągałam z siebie ubrania, pościągałam z siebie całą biżuterię, moją obrączkę ślubną też, całą biżuterię. Rozpuściłam włosy, byłam dosłownie taka, jak mnie Bozia stworzyła. Usiadłam z gołą pupą na ziemi. Pozwoliłam na to, żeby słońce mnie tak trochę grzało. Usiadłam w mojej ulubionej pozycji do medytacji, zamknęłam oczy i na momencie połączyłam się z tą malutką dziewczynką, którą byłam. I tą nastolatką, którą byłam. I tą młodą kobietą, którą byłam. I wszystkie je przepraszałam. Wszystkie je przepraszałam. Przepraszałam je za to, że tyle na mnie czekały. Przepraszałam je za to, że tak długo pozwalałam im sterować mną, przez co one były niespełnione. Przepraszałam je za to, że nie byłam dla nich przykładem. Przepraszałam je za to, że odmawiałam sobie samej wzięcia odpowiedzialności za nie. I wszystkie je mocno objęłam. Wszystkie je mocno objęłam. Naprawdę siedziałam, pamiętam, w tym słońcu i aż się tak złapałam za ramiona, objęłam je wszystkie i tak poczułam jeszcze takie ciepło przyjemne w klasie. Rozpłakałam się wtedy i poczułam takie zjednoczenie ze sobą, z tym, że one są w końcu zauważone. One czują, że są zauważone, że są przez kogoś kochane, że są akceptowane, że to nie jest prawda, że muszą być perfekcyjne, że to nie jest prawda, że muszą wyglądać w określony sposób. To nie jest prawda, że są oceniane tylko przez pryzmat tego, jak wygląda ich ciało, jak się wysławiają, jak widoczny dla każdego jest ich intelekt, jak bardzo są bogate, jak bardzo radzą sobie w kryzysach. To nie jest prawda, one nie są oceniane przez pryzmat tego. To jest część, tylko to jest jakiś element, taki bardzo tyci element wielkiej, szerokiej całości. Bo tak jak je obejmowałam, tak poczułam jednocześnie, że jest za mną jeszcze taka wersja mnie, która jest tą starą, mądrą, wspaniałą, naprawdę niesamowitą osobą, tą Sabiną z przyszłości, która to wszystko, co ja wtedy przechodziłam, dawno już miała za sobą i która niemalże szeptała mi do ucha. W końcu, no w końcu, tak się zmęczyłaś, że w końcu to zostawisz. Wreszcie! Ona ma fajne poczucie humoru w ogóle. Poczułam się taka wzmocniona, tak jakby mi skrzydła urosły dosłownie. I pamiętam, że obiecałam sobie wtedy, że te wszystkie rzeczy, komukolwiek cokolwiek obiecałam, a czego nie pamiętam, ja to kompletnie rozwiązuję. To już nie jestem ja. Jakiekolwiek przekonania, jakie miałam, będąc malutkim dzieckiem, będąc nastolatką, będąc młodą kobietą, ja z tego wszystkiego po prostu rezygnuję. Ja tego już nie chcę. To nie jestem ja. Obiecałam sobie, że zawsze będę słuchać najlepszej wersji mnie. Ja ją czuję, ja ją uformowałam kiedyś, ona ewoluuje, ona jest najwspanialszym, co mnie spotyka, kiedy tylko łączy się z czymś wspaniałym. Ona jest tym kimś, kto wyraża się przeze mnie, kiedy jestem najlepszym człowiekiem, kiedy dokonuję najlepszych wyborów, kiedy wstępuję w moją własną odwagę. Ona jest właśnie tą.
I przede wszystkim pamiętam, że położyłam sobie dłoń na klacie i obiecałam sobie, że ślubuję sobie, że to jest mój ślub ze mną. Mój ślub ze mną, że od teraz to ja jestem swoim najlepszym rodzicem. Teraz to ja jestem swoim najlepszym kochankiem. Od teraz to ja jestem tą osobą, na którą zawsze zasługiwałam. I będę widoczna w oczach każdego człowieka, jaki kiedykolwiek przejdzie przez moją drogę. I będę rozjaśniać tego człowieka w taki sposób, jeżeli tylko będzie chciał i przyjmie to, żeby też to poczuł. Nałożyłam ten naszyjnik sobie na szyję wtedy, jako taki symbol właśnie mojego ślubu ze mną. I możecie zobaczyć ten naszyjnik na moich zdjęciach, na wielu moich nagraniach. Jeżeli nie mam akurat jakichś kolczyków, to najczęściej właśnie go. To jest symbol mojego ślubu ze mną, mojej jedności, unii mojej wewnętrznej, unii kobiecej. Od tamtego momentu wiem dokładnie, doświadczam dokładnie, jak bardzo to ja sama jestem odpowiedzialna za siebie. Moje małżeństwo, ono kwitnie, ale tylko dlatego, że na to pozwoliłam. Tylko dlatego, że byłam w stanie autentycznie wyjść z siebie i powiedzieć, to co mówiłam, nie było autentyczne. To nie była prawda. Bo ja mówiłam ci, kochanie, wtedy rzeczy, które chciałam kontrolować. Mówiłam ci, jak się czuję, ale to nic nie zmieniało. Pytanie tylko, czy chcesz być dalej ze mną? I on powiedział, że tak. I ja wtedy powiedziałam, no to musimy się zobowiązać do czegoś. I tak zrobiliśmy. Bardzo każdemu życzę, bardzo każdemu życzę właśnie takiej dojrzałości. Ja byłam przygotowana na to, że on powie, nie mam ochoty już więcej, jestem tobą zmęczony. Ja byłam na to gotowa. I byłoby mi z tym okej. Chciałabym, żeby każdy doświadczył takiej siły sprawczej. Chciałabym, żeby każdy potrafił też wejść właśnie w tą taką bezbronną swoją stronę, ale też tą taką nieustraszoną, która wie, że co by nie było, to będzie dobrze. Która wie, że co by nie było, to właśnie rodzi się w tym wszystkim mądrość, za którą można być tylko wdzięcznym. Bardzo bym tego chciała. I tego właśnie wam wszystkim życzę. I jeżeli czujesz, że jesteś w jakimś etapie jakiegoś rozdroża, jeżeli czujesz, że to, co oglądasz, rezonuje z tobą i chcesz iść dalej, ale jeszcze nie wiesz do końca jak i gdzie, w którą stronę, napisz do mnie, skontaktuj się ze mną, możemy pogadać. To nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje. A może dać ci przejrzystą wizję na to, co zrobić, jak. I jeżeli zadecydujesz o tym, to pracujmy ze sobą. A jeśli nie, będę wdzięczna, mogąc ci pomóc. Miłego dnia, dobrego, soczystego, przyjemnego czasu. Ściskam, całuję.